Dobar dan! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Zorganizowaliśmy sobie posiadówkę na tarasie w takim pięknym stylu, że ja nie wiem, kiedy my wyjdziemy z domu, ale patrzcie, jak się wczuliśmy. Wina poproszę i figi świeże. No, se podaj. To nie jest Olek, excuse me. Z takim widokiem, no jak nam ma się w dupkach nie poprzewracać, co? Mamy tutaj figi, teraz jest sezon jeszcze w pełni, więc świeżutkie, trochę inne niż u nas, bardzo smaczne. Winogronko tutaj rośnie wszędzie, a my z marketu wzięliśmy, zamiast urwać gdzieś. I taki widoczek. Mamy też kajmak, tylko kompletnie coś innego niż u nas jest kajmakiem. To jest tutaj sera. I właśnie mamy lokalny chlebek. Nie mamy noża, ale jakoś sobie poradzimy. A kajmak już próbowaliśmy w jednym wczorajszym burgerku pysznym. No i oczywiście lokalne winko. No to był genialny pomysł, żeby sobie tutaj przyjść na tarasik. Z tym, że teraz tym bardziej poszlibyśmy jeszcze sobie trochę pospać. Ale teraz się zmobilizujemy, ogarniemy i ruszamy na miasto. Wyszliśmy, to już jest sukces i mamy nawet pomysł, gdzie idziemy. W zasadzie chcielibyśmy podjechać, jeżeli uda nam się znaleźć przystanek, ale już się dowiedzieliśmy od pani rezydentki, że... Bo właśnie dzisiaj mieliśmy spotkanie informacyjne i może się na dwie wycieczki zdecydujemy. Ale dzisiaj sami na własną rękę chcemy dojechać w jedno miejsce. Z tym, że podobno są rozkłady jazdy, ale jakby w ogóle nie obowiązują, więc zobaczymy, jak nam się uda. Jesteśmy tu drugi dzień, a widziałam już mnóstwo miejsc, jak po wysuszonych rzekach z stylu. Tutaj to już samochody parkują. Po drugiej stronie też jest taki mostek, ale nie mam pojęcia, jaka jest to związana historia. Cały czas się zatrzymujemy, żeby popatrzeć na widoczki, bo niesamowite jest to, jak z chmury nisko schodzą, znaczy nisko się wydaje. Po prostu te góry są mega wysokie. Ale tak, to można czekać na autobus i patrzeć na góry i chmury. Przyjechaliśmy do Sveti Stefan. I tu jest zejście takie niepozorne, ale prowadzi do tej Zatoki Rybackiej Świętego Stefana. I na pewno to już się zaczyna widoczek. No właśnie, niepozorne, a tu taki widoczek nagle. Tutaj przed nami rozciąga się Święty Stefan, czyli ta właśnie dawna osada rybacka, a Dusia się też rozciąga. Stamtąd przybyliśmy, czyli gdzieś tutaj z okolic właśnie Budwy. Tutaj jest całe to miasto, to jest Budwa. No a tutaj mamy po jednej stronie piękną plażę z klifem i po drugiej stronie, tu wszędzie oczywiście góry, i po drugiej stronie też oczywiście plaża i też z klifem. Także przepiękne miejsce, można sobie wybrać, którą plażę się woli, jest super. Jedna dla ciebie, druga dla mnie. I z oddali jeszcze widać w obokach paralotnie. To też musi być mega, mega fajna atrakcja tutaj. Tak jest. Tak jak my bujamy, tak oni bujają. No i doszliśmy do twierdzy. I nie wiem, czy ona nie jest zamknięta. Tu trzeba ją opłynąć i zdobyć najwyraźniej, bo jest brama zamknięta. Może zapukaj. No. Nie, chyba zamknięte. Dzień dobry. No nikogo nie ma. Ale i tak jest fajnie. Chyba, że wejście jest od innej strony. Może. Chyba nie. Ale zobaczcie, jaką mamy przejrzystą wodę. Mijamy zaraz. Wszystko widać. Absolutnie wszystko widać. Właśnie, także musimy uważać na jeżowce. Jest to najłatwiejszy spacer, ale nie możemy sobie odmówić. Ale feeling jest super. Krążymy, krążymy i chyba wbijamy na jakąś kawkę do grill baru. Zgrillowałam kawkę. No jest cudownie, wyszło słoneczko, mamy miejsce i zamówione jedzonko. Ja na jedzonko i piwko. Kawę w końcu nie widzieliśmy. Wiem, że idziemy na kawę. Mamy piwo. Wiele się zmieniło. Co ciekawe, jak jest piwo. Jesteśmy w grill barze. No kawa też jest, ale ostatecznie się nie zdecydowaliśmy i będziemy sobie testować lokalne smaki, szopska sałatka i grillowane warzywa. I
wjechało nasze piwko, a do piwka przepyszne sałatki. Tutaj jakaś sałatka regionalna. Tutaj mamy szybką sałatę, mamy pomidorki, cebulkę, chyba ogórka i ser. Serek na to. A tutaj grillowane warzywa, bo jesteśmy w grillbarze pod murem. Tak, pod murwą. Ale jesteśmy pod murami tak naprawdę. Zrobiło się tak gorąco, że zmieniliśmy lokalizację, przesiedliśmy się do słoiczka, stoliczka w cieniu. I tutaj też jest piękny widok. A i mega, mega cieplutko się zrobiło. Ostatecznie nie zwiedziliśmy wyspy, pocałowaliśmy prawie że dosłownie klamkę, ale i tak myślę, że miejsce zaliczone w pięknym stylu. Generalnie zobaczcie, że tam wszystkie okna z tej strony są zaklejone, zasłonięte. Za to ta druga strona, którą można zobaczyć jedynie od strony wody właśnie. Tam też jest przepiękna plaża i jak ktoś sobie ceni prywatność i ma na to odpowiednią ilość pieniędzy, to właśnie tam wypoczywam, tam są hotele, chyba 400 mieszkańców na tej wyspie aktualnie, z tego co przeczytaliśmy. No i zwiedzanie chyba raz dziennie, jeśli to są sprawdzone informacje, pierwsza strona na Google nam tak powiedziała, także powinniśmy tu przyjechać o 11. No jest przepięknie, bardzo malowniczo, ale jak to Rafał dzisiaj stwierdził, my mamy jetlaga po lodzie i te dwa pierwsze dni urlopu takie leniwe, tak naprawdę no spokojnie, jak zwykle szalejemy. Czyli tak dużo bardzo zaliczyliśmy. Tak, no serio, serio, ale tak w takim... Ale jak na nas to jest powoli. Tak, i mało. Uczymy się odpoczywać. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Trzeba przyznać, że my to umiemy sobie miejscówkę wybrać, ale nie są to śmieci, tylko sieci. W workach zamknięte. A jak się spojrzy wyżej, to jest ale prawdziwy spektakl. Pszczołobąk. No, także dzieje się. A, i kąpaliśmy się tutaj. No, czyli mieliśmy taką fantastyczną zatoczkę przy samej wyspie. I jest szał. Zrobiliśmy sobie jedno zdjęcie i dosłownie moment. Nie wiemy, kiedy schowało nam się słońce. O, ale jak będą tak piłką, będziemy celować, wow, ale to też będzie, żeby piłka wygląda była tam, gdzie słońce. Ale zobacz, bo tu wszystkie no światła, miasto zaraz się pojawi. Jest pięknie. Ale my już chyba się znikamy. Się znikamy w tamtą stronę. A, pięknie. Idziemy teraz trochę wyżej i szukamy przystanku autobusowego w drugą stronę. Dnia Durina pada na górę. I ostatni, słuchajcie, rzut oka na piękną panoramę. Naprawdę przepiękne widoczki. Zachód słońca w takich okolicznościach to cudeńko. Przyjechaliśmy do Budwy i teraz kilka przystanków dalej sobie wysiedliśmy, więc jesteśmy bliżej Starego Miasta i w zasadzie centrum, bo to chyba tak obok. Właśnie tutaj to centrum najmniej wczoraj zwiedziliśmy, bo już tutaj lało, ale będziemy musimy sobie coś krążyć. Jeść, także idziemy. Idziemy jeść. Łazimy sobie jeszcze wieczorkiem, Ada pod palmami, w mojej koszuli. Tak, bo troszkę pełno mi się zrobiła po tej kąpieli, ale myślę, że to tam jest gorąco, także niedożywienie. Tak, musimy coś zjeść, bo już jesteśmy głodni. Spacerujemy. Nigdzie nie możemy dorwać kawy tutaj o tej porze, co jest dziwne, ale mamy coś słodkiego.
pizza, tym razem owocowa. Tutaj jeszcze taka rolka z mięskiem, warzywkami, na później także zajadamy się, nadrabiamy stracone kalorie dzisiaj. Wszystko teraz trzeba mocno uważać, szczególnie wczoraj, jak chodziliśmy w deszczu, bo jest mega ślisko, te płytki wszędzie, takie kafelki są mega takie, żeby na sobie wsunąć. O, jak macie takie klapki fajne. Nie, te są super. Na bazen. Antypoślizgowe. Znaleźliśmy kawkę w dodatku mrożoną, więc bierzemy sobie mokę, latte. Jesteśmy w Ice Gelato Baby i cały czas w głośnikach leci Ice, Ice Baby. W wielu miejscach jest płatność tylko gotówką, także warto się przygotować. Warto to wiedzieć, jak przyjedzie się do Czarnego Góry, to przylecić. Musicie mieć miliony monet. Romantyczne okoliczności. Podchodzi do nas pani, czy chcemy kupić róże. W zasadzie Rafał, czy chce kupić róże dla mnie? Rafał po prostu błyskawicznie na angielski. No, no, I don't like her. Co jakiś czas mniej więcej na tej wysokości pojawiają się takie światełka i to wygląda, jakby leciał samolot, a to są samochody, które jeżdżą tam i sami tam jechali. To jest takie, ja wam narysuję palcem, to jest góra. Tylko po prostu jej nie widać, bo jest ciemno. Jeszcze a propos kawy, taka zabawna historia z rana, bo u nas oprócz pana w recepcji obsługa nie mówi po angielsku. Czasami łatwiej coś po polsku powiedzieć, bo wiele słów się powtarza, jest podobnych. Niektóre są, występują takie, tak samo, ale oznaczają coś innego, więc trzeba uważać. Ale najpierw zapytaliśmy jednej pani, czy taki talerz wypieków... Na śniadaniu, czy... na talerzu, czy to są słodkości, bo były takie wypieki, właśnie ciasta. Pani mówi tak, tak, to są słodkości. Okazało się, że potem mają parówkę w sobie, ser i w ogóle są na słono maksymalnie. To jedna sprawa, a druga sprawa to była taka, że ekspres do kawy był popsuty i zapytaliśmy, czy możemy jakoś inaczej wypić kawę, zrobić sobie kawę. I pani mi pokazała palcem, że tutaj. No i były dwa takie nalewaki. Nalewaki, no. I patrzę z jednego, ledwo coś tam poleciało, ale sprawdzam, z drugiego leci. Dobra, dolaliśmy mleka. Pijemy. Tak, dolaliśmy właśnie mleczka sobie, nalaliśmy, no i mówimy, Boże, jaka niedobra kawa w tym hotelu. Mają. Tak czytałam, że tutaj jest dobra ogólnie w Czarnogórze, że też często piją kawę i że można naprawdę spoko wypić. Gdzieś były komentarze, potem, że chyba, że w hotelu pyszna kawa w ogóle. Tak jest, a potem się okazało, że my nalaliśmy sobie po prostu herbaty i dolaliśmy mleka i wypiliśmy bawarki, a myśleliśmy, że to jest kawa taka niedobra. Tak, także ciumoki brytyjsko się uśmiechamy. Włączyliśmy telewizor. To jest seksualne jest... graffiti na muralu. Po angielsku? To jest tłumacja de la babs da. Ale Rafał tłumaczy i czyta napisy po czarnogórsku. Provido samo kuperaj. Ukradła cytku i śniła wideo z mamą. Znano sami Janika dos mitos, czyli po Bogu, Larry, tezowy las, nie milce.